Witajcie, młodzi padawani. I znowu jestem po premierze kolejnego filmu ze Świata Mocy. Dziewiąty odcinek, dziewiąty epizod Rise of Skywalker. I znowu nie mogę was zawieść, nie mogę was zostawić bez mojej pierwszej, naprawdę na żywo nagrywanej recenzji. Nie jest to oczywiście znowu któraś tam pierwsza w nocy. Znowu uznacie, że jestem pod wpływem wydarzeń, a ja po prostu jestem pod wpływem imperium i rebelii i nowego porządku i walki o władanie mocą. Więc tak, moja recenzja bez żadnych spoilerów, nie będzie spoilerów. Recenzja. Trudno mi jest powiedzieć coś konkretnego, ponieważ tak naprawdę w filmie wydarzyło się bardzo wiele. Nie podając treści, mogę powiedzieć, że na pewno w stosunku do poprzednich części, w których nieco brakowało mi mocy, tu o mocy jest bardzo dużo. Wracamy do świata mocy i to jest właśnie piękne. Nie mogę nie wspomnieć o nawiedzonym fotografie. Tak, myślę, że on również obejrzy tą recenzję. Dedykuję ci ten kawałek. Okej, wracając. Na pewno główną bohaterką filmu jest Rey. Oczywiście dowiadujemy się o niej, o jej przeszłości. Właściwie nie dowiadujemy się wszystkiego ze wszystkimi szczegółami, ale dowiadujemy się kluczowych rzeczy. Wiadomo, że Rey świetnie sobie radzi w mocy i z czegoś to musi wynikać. Oczywiście nie powiem, dlaczego. No cóż, generalnie film jest taki dosyć też sentymentalny i nostalgiczny. Na pewno często wracamy na stare planety, na miejsca, w miejsca, które już znamy. Oczywiście dzieje się to kilkadziesiąt lat później, więc są z nami już nowi bohaterowie. Nowa trójka, Rey, Poe, Finn. Rey jest najważniejsza, ale jednak ci dwaj pozostali również grają ważną rolę. Jest to nieco analogiczne do poprzednich części. Te przygody mają jak gdyby ten sam schemat, taki znany, dobry, sprawdzony schemat, taka przyjaźń tej trójki i oczywiście walka. Walka odbywa się tutaj tradycyjnie między, powiedzmy, dobrem a złem, a w sensie politycznym między New Order, a między tą Starą Republiką, chociaż tak naprawdę nie ma tu różnicy, czy to jest walka Imperium z rebelią. W naszej skali to, co się tutaj dzieje, to po prostu jest walka tych jednych z tymi drugimi. Są nowi bohaterowie, ale jednak stare schematy, utarte. Film nie jest przewidywalny, w filmie dzieje się bardzo wiele. Jest też troszkę takich niespecjalnych konsekwencji, czy takich słabych punktów scenariusza. To ludzie też w recenzjach piszą i mówią. To prawda, ale właściwie można się z tego może bardziej śmiać, niż się tym przejmować. Na pewno jest Leia. Księżniczka Leia występuje, ale wyraźnie widać, że te sceny są wcześniej nakręcone i ona mówi pewne ogólne rzeczy, albo po prostu milczy, albo inne osoby mówią do niej. Jest oczywiście Luke. Ciekawostką jest to, że pod koniec filmu usłyszymy wiele głosów różnych postaci, nawet takich, które nigdy nie pojawiły się na ekranie w filmach aktorskich. Cóż, no, dużo dzieje się wydarzeń i właściwie no, nie mogę ich wam streścić, ale też bym nie potrafił, ponieważ tak naprawdę pamięta się sam koniec. A samym końcem jest no, rzeczywiście jednak jakieś finalne rozstrzygnięcie. Jak to zwykle, taka ostateczna walka jakiegoś tam dobra z jakimś złem, jakieś decyzje ostateczne. Pojawią się również pewni bohaterowie z przeszłości, którzy powrócą.
No, zapewne się z tym już zetknęliście, jeżeli czytaliście jakiekolwiek wstępne recenzje już gdzieś ze Stanów. Ale ja nie mówię kto. Są ciekawostki. Na pewno John Williams, który skomponował muzykę, występuje w krótkim cameo. Możecie go wypatrywać. Jest też rola J.J. Abramsa, czyli reżysera. Ale nie będę mówił, o co tu chodzi. Film jest nieco sentymentalny, ale też posuwa bardzo akcję do przodu. Jakby to podsumować, na pewno należy go zobaczyć, można go, powinno się go zobaczyć. Ostatnio czytałem taką recenzję, ona była bardzo mądra.